Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dzień dobry, mam na imię Dorota, jestem ze swoim wnukiem Filipem. Otrzymaliśmy bardzo piękny obraz. Jest to najprawdopodobniej jesień. Jest pomost. Jakie tutaj kolory widzimy na tym obrazku, Filipku? Brązowy. Tak, brązowy. Jaki jeszcze? Zielony. Zielony również. A w jakim kolorze jest woda? Bo ten pomost stoi nad stawem. Jaki? No, jaki może mieć kolor woda? Niebieski, prawda? Tak. W kolorze nieba, tak? Tak. Czy są tutaj drzewa? Jakaś roślinność jest tutaj? Tak. Co widzisz? Drzewa, kwiaty? Drzewa, kwiaty. Sitowie? Sitowie. Iglaki. Iglaki, tak, takie malutkie iglaczki. Także jest ładna pogoda najprawdopodobniej, bo odbija się w wodzie słoneczko. Nie ma wiatru, jest spokojnie. Jesteśmy w środku obrazu. Po prawej stronie pojawiły się zwierzątka. Jakie zwierzątka są? Po prawej stronie. A gdzie jest? No tam, po prawej stronie, to jest pewnie zwierzątka jakieś, prawda? Jakie mogą być zwierzątka? Dziki, tak. Brązowy. Całe stado. Dziewko. Owechy. No, po prawej stronie jest istny zwierzyniec. Oprócz dzików są jeszcze sarny, jelenie oraz dzikie koniki, prawda? Takie tarpany. Wszystkie żyją w dobrej komitywie, są bardzo zgodne, nie kłócą się między sobą. A jest tam jeszcze Filipek i on się bardzo zaprzyjaźnił z tymi zwierzątkami. Wszystkim podają rączkę. One się odwdzięczają uśmiechem. Naokoło panuje dobra, przyjazna atmosfera.